Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Piłkarze Polonii Kępno zagrają w sobotę w Kościanie z Obrą. Będzie to czwarta seria spotkań Wielkopolskiej Czwartej Ligi. Białoniebiescy czują wielki niedosyt po porażce z Kotwicą Kórnik, dlatego mobilizacja na treningach była bardzo duża. Kępnianie są żądni powrotu na właściwe tory, bo jak podkreśla obrońca Polonii Mikołaj Kubacha, wszyscy w drużynie zdają sobie sprawę, że w meczu z Kotwicą popełnili zbyt dużo błędów. Na pewno po tym meczu chcemy się zrehabilitować, tak, bo ta druga połowa dała nam wiele do myślenia, że jednak nie jest tak dobrze, jak myśleliśmy i postaramy się wygrać w tym meczu. Obra to rywal w zasięgu Polonii, chociaż też niezwykle niewygodny dla kępińskiej drużyny. Zawodnicy z Kościana w trzech dotychczasowych meczach zgromadzili 3 punkty za zwycięstwo z Wiktorią Ostrzeszów 2-1. W dwóch meczach doznali porażek z Unią Swarzędz 1-5 i Tarnowią Tarnowo Podgórne 1-2. Dlatego z całą pewnością cel na ten mecz mają podobny jak Polonia. Wojciech Drygas wie, że w sobotę łatwo nie będzie. Na pewno, ale Kościan dobrze znamy, gramy z nimi już od kilku lat, na pewno czeka nas ciężki mecz, ale jedziemy pełni optymizmu, z nadzieją na 3 punkty. Chcecie się zrehabilitować za tą niedzielę? No jak najbardziej, no każda porażka boli, ale szybko o tym zapomnieliśmy, także jedziemy, tak jak powiedziałem wcześniej, po 3 punkty i obyśmy to przywieźli. Początek starcia Polonii Kępno w Kościanie w sobotę o 17:00, wcześniej o 14:00 spotkają się dwie Wiktorie. We wrześniu zagra Ostrzeszów. Ciekawie powinno być w Nowych Skalmierzycach, gdzie z niepokonaną Pogonią pierwszych punktów szukać będzie Ostrowia.